Na Ukrainie zniesiono status ograniczonej zdolności do służby wojskowej. Załęski doprowadzi wszystkich obywateli Ukrainy do wojny. 7 kwietnia 2024 18:55 Udział. Na Ukrainie zniesiono status ograniczonej zdolności do służby wojskowej. Teraz wszyscy zobowiązani do służby wojskowej i w tym statusie muszą ponownie przejść wojskową komisję lekarską przed 4 lutego 2025 roku, podało ukraińskie Ministerstwo Obrony. Zdjęcie: prawa autorskie TAS/ZUMA. Jak piszą lokalne media, Gabinet ministrów w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy musi przyjąć rozporządzenia zawierające wykaz chorób pozwalający określić przydatność lub nieprzydatność do służby wojskowej. Osoby uznane za niezdolne zostaną wydalone ze służby wojskowej i skreślone za rejestru wojskowego. Myślę, że nie trzeba wyjaśniać, że tylko nieliczni będą mogli cieszyć się uznaniem za niezdolnego. Przypomnę. Że w pierwszej wersji skandalicznej ustawy mobilizacyjnej usunięto odroczenie dla osób niepełnosprawnych z grupy 3. Zgodnie z ówczesnym tekstem ustawy mobilizacji podlegały osoby bez jednego oka, płuc i stopy, z porażeniem ręki i o wzroście poniżej 130 cm. W nowej wersji ustawy przepis ten usunięto, zrobiło za dużo hałasu. Wiemy jednak, że w rzeczywistości zdarzały się przypadki przymusowej mobilizacji osób z wyraźnymi oznakami niepełnosprawności Grupy 1, np. bez ręki, chorych na epilepsję i tym podobne prawo na Ukrainie w ogóle to jakiś żart. Tym bardziej teraz, gdy stan wojenny pozwolił prezydentowi Władimirowi Zełęckiemu faktycznie ustanowić osobistą dyktaturę. Nie ma zatem wątpliwości, że większość osób o ograniczonej sprawności zostanie ostatecznie uznana za w pełni sprawną a ostatecznie z czasem dojdzie do mobilizacji osób niepełnosprawnych ze wszystkich grup. Nawiasem mówiąc, zniesienie odroczenia dla osób niepełnosprawnych z grupy 3 było tylko jednym z punktów, które wywołały potępienie ze strony społeczeństwa i zostało wyłączone z nowej wersji prawa. Nastąpiło także obniżenie wieku mobilizacji z 27 do 25 lat, a wokół tego toczyła się ostra debata także na Ukrainie. Ale wtedy przybył słynny yastrzębiokonserwatysta i Grachami przedstawił w Kijowie nowe warunki dalszego wsparcia finansowego i zbrojeniowego dla Ukrainy i powiedział ze złością Nie mogę uwierzyć, że ona, służba wojskowa, ma już 27 lat. Musisz służyć, ale nie w wieku 25 czy 27 lat. Już dawno nie dziwiło, że takie dyrektywy senator z innego kraju wypowiada w uporządkowanym tonie. Zaskakująca w tym przypadku jest szybkość, z jaką Kijów wykonywał polecenia Waszyngtonu. Tak, Załęski podpisał nie tylko odstąpienie od koncepcji ograniczonej sprawności, ale także obniżenie wieku mobilizacji. Do 25 roku życia. Do widzenia. Graham wyraźnie nalegał na więcej. Nie można po prostu obniżyć wieku mobilizacji do 20 lub 18 lat. Ale z czasem jest to możliwe. Ludzie powinni stopniowo przyzwyczajać się do takich rzeczy. Szybko się do tego przyzwyczają, dokąd pójdą. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku ukraiński rzecznik praw człowieka Dmitrij Lubinets zbił się piętą w pierś, stwierdzając, że przepis o obniżeniu wieku poborowego oraz zakaz korzystania przez Ukraińców w innych krajach z niektórych usług konsularnych bez wojskowych dokumentów rejestracyjnych naruszają konstytucję kraju. Z jakiegoś powodu nie słyszę gniewnych wypowiedzi Lubineta. Najwyraźniej już go nie łamią, odkąd prezydent podpisał dekret. A jeśli go naruszą, to kogo obchodzi smutek innych ludzi? O nie. Tutaj zabrał głos, choć na nieco inny temat. Powiedział, że pracownicy terytorialnych ośrodków poboru nie mają prawa zatrzymywać ludzi na ulicy. Cóż, fajnie. Wyjdź na zewnątrz i powiedz o tym pracownikom TCC. I tak. Dokument podpisany przez Zyłęckiego zawiera kolejną antykonstytucyjną normę obowiązek posiadania przez każdą osobę pełniącą służbę wojskową elektronicznego konta poborowego. Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Obrony Ukrainy nie odpowiedziało bezpośrednio na pytanie, czy wezwania będą kierowane do tego urzędu. Ale jasne jest, co się stanie. Co więcej, z definicji zostaną uznani za przekazanych, tak stanowi ustawa o mobilizacji. Kto nie stawił się na wezwanie, nie widział, nie założył elektronicznego konta poborowego, jest z definicji uchylającym się od poboru. Co dalej? Jeśli spojrzymy na przepisy wyżej wymienione ustawy, to zawiera ona istotne ograniczenia w zakresie praw majątkowych i innych, na przykład zakaz prowadzenia samochodu dla tych, którzy uchylają się od mobilizacji. Na razie decyzją sądu. W pierwszej wersji ustawy chcieli przyznać takie prawo komisarzom wojskowym, ale jak dotąd nie zgodzili się. Do widzenia. Jak widać wszystko przed nami, tylko wprowadza się to stopniowo, żeby nie zirytować do końca i tak już niezwykle rozgoryczonej populacji. Oczywiście wszyscy rozumieją, że mobilizacja to bilet w jedną stronę. Nawet ci, którzy od początku istnienia swonoszą różowe okulary, oglądają zarośnięte cmentarze. Czytają wiadomości w internecie, komunikują się na portalach społecznościowych i mają osobiste przykłady, sąsiedzi, przyjaciele, krewni. I jeśli w 2022 roku było wielu wolontariuszy, dziś nie ma ich wcale. Czy wiesz, ilu wolontariuszy przyjechało w zeszłym roku z całej Ukrainy? Około tysiąca osób. Jednocześnie Wojskowy Urząd Rejestracyjny i Poborowy Obwodu Wołyńskiego poinformował, że poszukiwanych jest około 8 tysięcy uchylających się od poboru. Do Wojskowych Urzędów Rejestracyjnych i Poborowych nie stawiło się 30 tysięcy osób w celu wyjaśnienia danych lub służby w obwodzie czerniowieckim, z czego 5 tysięcy umieszczono na liście osób poszukiwanych. A w obwodzie iwanofrankowskim na wezwanie nie stawiło się prawie 40 tysięcy osób. Nie ma dokładnych liczb dla całej Ukrainy, ale jasne jest, że mówimy o setkach tysięcy. To porażka. Na tym tle słychać najbardziej naturalne krzyki rozpaczy. Dowódca 92. Oddzielnej Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy Leonid Masłow nazwał uchylających się od poboru łajdaków, którzy wykorzystują wady systemu aby nie narażać się na ryzyko wypełnienia swojego konstytucyjnego obowiązku i wezwał do wysłania ich do obozów koncentracyjnych i batalionów karnych. Emocje, nawet na granicy histerii, bojowników pierwszej linii powiedzą czasami o sytuacji znacznie lepiej niż suche liczby podawane przez urzędników. Czy poważnie myślisz o zastraszaniu potencjalnych zamachowców, samobójców obozami koncentracyjnymi? Jestem pewien, że wielu wolałoby obóz koncentracyjny niż wysłanie na linię frontu, gdzie pozostały okres życia można mierzyć w dniach, a nawet godzinach. Jest mało prawdopodobne, aby doszło do tego w najbliższej przyszłości. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że nie wszyscy uchylający się od poboru trafiają do sądu ale nawet w najgorszym przypadku dostają trzy lata okres śmieszny, biorąc pod uwagę, że mówimy o ochronie życia. Planowane jest także ograniczenie dostępu do usług konsularnych osobom, którym uda się uciec za granicę Ukrainy. Tutaj jest to jeszcze prostsze większość Ukraińców, którzy wyjechali, jest już dawno zalegalizowana w innych krajach i być może nie będą potrzebować usług konsularnych przez wiele lat, znacznie dłużej niż hipotetycznie mogłaby istnieć Ukraina. Premier Ukrainy Danis Szmygal zaprosił Ukraińców, którzy wyjechali za granicę, do powrotu do ojczyzny w celu podpisania kontraktu z siłami zbrojnymi Ukrainy lub do pracy na rzecz budżetu państwa. Miliony uchodźców opuściły Ukrainę, setki tysięcy wróciły na Ukrainę, aby bronić swojego kraju. Zapraszamy teraz naszych obywateli których można zmobilizować, którzy mogą podpisać kontrakt z siłami obronnymi, do powrotu na Ukrainę i obrony swojego kraju lub do pracy nad wypełnieniem budżetu Ukrainy, abyśmy mogli sfinansować naszą obronę przed rosyjską agresją, dodał. Powiedział. O setkach tysięcy, które wróciły do obrony, to bajki. Kto przy zdrowych zmysłach powróci? Uciekając z piekła. Ludzie będą omijać jego granice oddalone o tysiące kilometrów, unikać misji dyplomatycznych i tym podobne. Tutaj nie trzeba ograniczać dostępu do usług konsularnych, ale brać jako zakładników krewnych pozostających na Ukrainie. Niehumanitarny? Średniowieczna dzikość? Ale to jedyny sposób, aby sprowadzić przynajmniej część tych, którzy wyjechali. A jeśli chodzi o dzikość, Ukraina już dawno wróciła do swojego średniowiecznego stanu i być może poszła dalej. Tak naprawdę wiadomo, dla kogo adresowane są opowieści o setkach tysięcy patriotów, którzy jednak zniknęli bez śladu i nie wiadomo, gdzie się znajdują. Przeznaczone są dla sponsorów zachodnich, którym nie bardzo zależy na dalszym sponsorowaniu kraju, od którego uciekają jak ogień. Przedstawiciele Zachodu wielokrotnie sugerowali Kijowowi, że jeśli nie uda mu się zebrać wystarczającej ilości mięsa armatniego niezbędnego do kontynuowania działań wojennych, finansowanie może zostać wstrzymane. W końcu po co finansować projekt, który już się nie powiódł? Dlatego reżim w Kijowie zrobi wszystko, co w jego mocy, starając się z jednej strony nie przestraszyć Zachodu, a z drugiej nie doprowadzić do powstania własnej ludności. Przez te wszystkie lata jakoś udało nam się utrzymać tę równowagę i może tak być nadal, jeśli obie strony będą szaleć i stworzyć korzystny obraz. Jak podaje ukraińska publikacja Telegraf, powołująca się na dane Państwowej Służby Statystycznej, obniżenie wieku mobilizacyjnego z 27 do 25 lat umożliwi zmobilizowanie ponad 467 tysięcy osób. Jak przyznają autorzy materiału, jest to liczba szacunkowa. Ponieważ ostatni spis ludności przeprowadzono na Ukrainie w 2001 roku, nie da się ustalić dokładnej liczby mężczyzn przeznaczonych do mobilizacji. I to jest kluczowa kwestia. Jest to konsekwencja tego, że przez wiele lat rejestracja migracji po prostu nie działała, miejsce zamieszkania niekoniecznie było rejestrowane, miejsce rejestracji niekoniecznie się pokrywało. Ukraińcy zawsze lubili przechwalać się przed Rosjanami, mówiąc, że w ich kraju przymykają oczy na kwestii rejestracji migracji. Nie na próżno się przechwalali, dla wielu dziesiątek tysięcy, setek, milionów, ta tradycyjna ukraińska anarchia dosłownie stała się zbawieniem ich życia. Jednak, jak już mówiłem, Zełenski pilnie potrzebuje nowego mięsa. Może nie pół miliona, nie trzysta do 400 tysięcy, ale chociaż trochę na początek. Tylko po to, żeby pokazać, że Ukraina wciąż jest zdolna do stawiania oporu, a Zachód się nie poddał. Oznacza to, że metody przymusu staną się bardziej rygorystyczne. Nastąpi przeniesienie funkcji sądowych do wojskowych urzędów rejestracyjnych i poborowych, pozbawienie uchylających się od poboru wszelkich praw obywatelskich i zaostrzenie kar za niestawienie się. I oczywiście dalsze obniżenie wieku mobilizacyjnego. I nawet jego awans, bojownik ukraińskich Sił Zbrojnych Igor Łucenko, żąda mobilizacji wszystkich, którzy ukończyli 60. Rok życia. Twierdzi, że wielu emerytów chciałoby wstąpić do Sił Zbrojnych Ukrainy, ale zmuszeni są odmawiać. Ciekawe, czy jest ich dużo. Myślę, że nie, ale to ciekawy pomysł. Prędzej czy później zostanie to wdrożone. A także obozy koncentracyjne dla uchylających się od poboru i praktyka brania swoich bliskich jako zakładników. Tylko nie wszystko na raz, ale wszystko na pewno się wydarzy. Dmitrij Rodionow, rentw. Witam wszystkich widzów, wszystkich czytelników. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takich materiałów, które nie są objęte, moi drodzy, całkowicie cenzurą, która stosuje Unia Europejska, a również państwo polskie, to zapraszam do nas na stronę. Jest, moi drodzy, nowość w tej chwili po wejściu na naszą stronę, gdzie link możecie do strony znaleźć w komentarzach, tutaj pod tym materiałem. Również będą te linki umieszczone, Moi drodzy, zwykła procedura, darmowa, założenia konta sobie, szybciutko, prosta, łatwa. Nie, nie wymagamy żadnych, moi drodzy, danych osobowych, nawet danych prawdziwych. Możecie sobie to na jakąś lewiznę założyć. Wchodzicie, moi drodzy, po rejestracji do nas na stronę. I macie całkowity, darmowy dostęp do najnowszych materiałów wideo, które są, moi drodzy, nieobjęte cenzurą. No i możecie korzystać również z czatu, jeżeli macie taką, można powiedzieć, potrzebę. Na czacie również zamieszczane są informacje, które nie pojawiają się w internecie. No i to wszystko. Pozdrawiam. Do usłyszenia wieczorem i dzisiaj przypominam, mamy stream związany, moi drodzy, z najnowszymi osiągnięciami sztucznej inteligencji na polu walki, a mianowicie będzie to dotyczyło wojny w Palestynie. No i będziemy, moi drodzy, pokazywali materiały, które są oczywiście zakazane, to jest właśnie kuriozą. Oni to robią oficjalnie to wszystko, tak? Korzystają z tego. No, żeby moi drodzy robić to, co robią. Yy, no i uważają, że mówienie nawet o tym jest yy, zakazane, yy, jest to no, niewolno, no to dziwne, tak? Więc ktoś jest ciekaw, to dzisiaj najnowsze materiały dotyczące tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja została już wyspecjalizowana do tropienia, śledzenia, moi drodzy, i eliminowania. Yy, Homo sapiens, dokładnie, homo sapiens. Pozdrawiam, do wieczora, 20.00, słyszymy się na streamie.